Rozdział 19. Z przyczyn mających pewien związek z tym postanowieniem postarał się nazajutrz zamienić parę słów na osobności z panią Penniman. Posłał po nią, prosząc, by zajrzała do biblioteki i tam oświadczył jej, iż żywi głęboką nadzieję, że w wiadomej sprawie dotyczącej Katrin ona, pani Penniman, będzie pilnie baczyć na swoje słowa i postępki. Nie wiem, co rozumiesz przez to wyrażenie, odparła siostra. Mówisz tak, jakbym się uczyła alfabetu. Alfabet zdrowego rozsądku to coś, czego się nie nauczysz nigdy, pozwolił sobie zauważyć doktor. Czy wezwałeś mnie tu po to, żeby mnie obrażać? Zapytała. Bynajmniej, po prostu chciałem cię uprzedzić. Udzielasz poparcia młodemu Townsendowi i to twoja sprawa. Nie mieszam się do twoich sentymentów. Do twych fantazji, twych afektów i twych złudzeń, jednakże życzę sobie, żebyś zachowała je dla siebie. Przedłożyłem swoje poglądy Katrin, rozumie je doskonale i cokolwiek odtąd zrobi, by zachęcić pana Townsenda do zalotów, będzie stało w jawnej sprzeczności z moimi życzeniami. Cokolwiek zaś ty byś uczyniła, aby jej w tym pomóc i podtrzymać ją na duchu, nazwałbym, wybacz, że się tak wyraża, oczywistą zdradą. Wiesz, że zdrada stanu jest największą zbrodnią. Pamiętaj przeto, jaką na siebie ściągniesz karę. Pani Penniman odrzuciła w tył głowę, wytrzeszczając oczy, jak to czasem miała w zwyczaju. Zdaje mi się, że mówisz jak jakiś wielki autokrata. Mówię jak ojciec mojej córki, ale nie jak brat twojej siostry, wykrzyknęła. Lawinio, moja droga, odrzekł doktor. Czasami zastanawiam się, czy istotnie jestem twoim bratem. Tak krańcowo się różnimy. Przecież jednak mimo różnic potrafimy w razie potrzeby się zrozumieć. A w tej chwili to jest najważniejsze. Idź prostą drogą, gdy chodzi o Townsenda. A nic więcej, o nic więcej cię nie proszę. Najprawdopodobniej korespondowałaś z nim przez te ostatnie 3 tygodnie. Może nawet się z nim widywałaś. Nie pytam o to, więc nie musisz odpowiadać. Doktor był głęboko przekonany, że wymyśliłaby zaraz jakieś małe kłamstwo i musiałby tego wysłuchać z obrzydzeniem. Cokolwiek uczyniłaś, nie rób tego więcej, tylko taka jest moja wola. Czy przypadkiem nie wolisz także zamordować swego dziecka? Przeciwnie, chcę, aby żyła i była szczęśliwa. Ty ją zabijesz, miała dzisiaj straszną noc. Nie umrze z powodu jednej strasznej nocy, jednej czy tuzina. Pamiętaj, że lekarzem jestem znamienitym. Pani Penniman wahała się chwilę, wreszcie zaryzykowała fakt, że jesteś lekarzem znamienitym. Nie uchronił cię od straty już 2 członków rodziny. Zaryzykowała, lecz brat obrzucił ją spojrzeniem tak okrutnie przenikliwym, spojrzeniem, które tak przypominało chirurgiczny lancet, że przestraszyła się swojej odwagi. Odpowiedział jej też podobnie. Może mnie również nie uchronić od utraty towarzystwa jeszcze jednej krewnej. Pani Penniman opuściła pokój z miną, która możliwie najdobitniej miała świadczyć o tym, iż nie została doceniona i skierowała swe kroki w stronę pokoju Katrin, gdzie biedna dziewczyna szukała samotności. Ciotka wiedziała wszystko o tej strasznej nocy, gdyż poprzedniego wieczoru spotkały się raz jeszcze, kiedy to Katrin opuściła pokój ojca i idąc na górę natknęła się na 2. piętrze na panią Penniman stojącą na podeście. Nie ma w tym nic osobliwego, że osoba obdarzona tak wielką subtelnością dostrzegła, iż dziewczyna odbyła poufną rozmowę z ojcem. Tym bardziej nie należy jej się dziwić, że zapałała przemożną chęcią poznania wyników tej rozmowy i że uczucie to połączone z ogromną słodyczą i wielkodusznością kazało jej pożałować cierpkich słów, jakie padły ostatnio między nią a bratanicą. Przeto, gdy nieszczęsna dziewczyna wyłoniła się z mroku korytarza, pani Penniman żarliwie okazała jej współczucie. Wezbrane serce Katrin na równi niepomne było urazy, czuła tylko to, że ciotka bierze ją w objęcia. Pani Penniman pociągnęła bratanicę do jej pokoiku i obie damy przesiedziały tam aż do późnego świtu, przy czym młodsza, wsparwszy głowę na kolanach starszej, dała ujście łzom, zrazu cichutko tłumiąc łkanie,
Na koniec w zupełnym odrętwieniu. Pani Pennymen zadowolił fakt, panią Pennymen zadowolił fakt, że mogła z czystym sumieniem uznać, iż scena ta praktycznie biorąc zdjęła z niej interdykt, jaki Katrin nałożyła na jej samowolne podtrzymywanie styczności z panem Morrisem. Nie zadowolił jej natomiast widok bratanicy, gdy powróciwszy do jej pokoju przed śniadaniem, zastała dziewczynę już na nogach, gotową do zejścia na posiłek. – Nie powinnaś schodzić na śniadanie – radziła Katrin. – Nie czujesz się zbyt dobrze po tej strasznej nocy. – Ależ czuję się bardzo dobrze i boję się tylko, żebym się nie spóźniła. – Nie rozumiem ciebie – wykrzyknęła pani Pennymen. Nie powinnaś wychodzić z łóżka przez 3 dni. Och, za nic bym tego nie zrobiła. Zaprotestowała Katrin, dla której ten pomysł nie przedstawiał nic atrakcyjnego. Pani Pennymen była zrozpaczona. Co więcej, spostrzegła ku swemu trapieniu, że ślady nocnych łez zniknęły bez reszty z oczu Katrin. Dziewczyna miała konstytucję nie do zwyciężenia. Jakie wrażenie spodziewasz się wywrzeć na swym ojcu? Zapytała bratanicę. Jeśli wpadniesz do jadalni z miną wypraną z jakichkolwiek uczuć, jakby nic absolutnie się nie wydarzyło. Ojciec nie chciałby, żebym leżała w łóżku, odparła prostodusznie Katrin. Tym bardziej więc powinnaś to uczynić. Jak inaczej spodziewasz się go wzruszyć? Katrin pomyślała chwilę. Nie wiem jak, ale nie tym sposobem. Chcę być taka, jaka jestem zawsze. I dokończywszy toalety, wpadła do jadalni, by użyć zwrotu pani Pennymen prosto przed oblicze ojca. Była zaiste zbyt skromna na to, by okazać stosowną w tych okolicznościach żałość. A przecież dziewczyna naprawdę przeżyła straszną noc. Nie zmrużyła oka nawet po wyjściu pani Pennymen. Tylko leżała wpatrzona w nieprzyjazny mrok, mając w oczach i uszach ów gest, jakim ojciec wyprosił ją z pokoju i te jego słowa, gdy zarzucił jej, że jest bez serca. A serce jej się kroiło, miała go bowiem dostatecznie dużo. Chwilami zdawało jej się, że ojciec ją przekonał i że dziewczyna musi doprawdy być niedobra, by postępować tak jak ona, a więc jest zła. Lecz co na to poradzi? Spróbuje mu okazać posłuszeństwo, choćby wbrew własnemu sercu. Po chwili znów wyobrażała sobie, że osiągnie coś drogą zmyślnych ustępstw na rzecz formy, acz trwałaby wiernie w swych uczuciach do Morrisa. Pomysłom jej nie było końca, my nie jesteśmy powołani do ujawnienia ich płonności. Najlepsze z nich objawiły się może w jej czerstwym wyglądzie, który tak stropił panią Pennymen, zdumioną brakiem jakichkolwiek śladów wymizerowania u panny, która przeleżała całą noc drżąc przed groźbą klątwy ojca. Biedna Katrin świadoma była swej czerstwej konstytucji. Przeto jej myśli o przyszłości tym bardziej ją przygnębiały. Czerstwość ta bowiem zdawała się potwierdzać, że jest kobietą silną, krzepką, mocno zbudowaną i że będzie żyła długie lata, dłużej, niż by to może komukolwiek dogadzało. Ciążyła jej taka perspektywa, gdyż w rzeczy samej obarczała ją prawem do tym większych roszczeń, podczas gdy jej roszczenia stały w niezgodzie z właściwym postępowaniem. Napisała tego dnia do Morrisa, prosząc, aby odwiedził ją nazajutrz. Skreśliła tylko parę słów, niczego nie tłumacząc. Wytłumaczy mu wszystko w 4 oczy.